29 kwietnia 2010 roku przed szkołą podstawową nr 1 imienia majora Henryka Sucharskiego w Ornecie posadziliśmy dom pamięci dla upamiętnienia zamordowanego w zbrodni katyńskiej policjanta Józefa Mordala. Natomiast udział w programie Katyń ocalić od zapomnienia zgłosiliśmy 11 stycznia 2010 roku. Prosiliśmy o przyznanie nam bohatera, ofiary zbrodni katyńskiej, którego rodzina mieszka w pobliżu Ornety, okolice Olsztyna, Gdańska, aby móc nawiązać kontakt. I otrzymaliśmy certyfikat przyznający nam pozwolenie dla uhonorowania dębem pamięci aspiranta Policji Państwowej Józefa Mordala, zamordowanego w Twerze w 1940 roku, a urodzonego w Olsztynie. Jedyne wiadomości o aspirancie Policji Państwowej, jakie wówczas mieliśmy, to wypis z księgi cmentarnej Miednoje, tom drugi. Poprzez redakcję skontaktowaliśmy się z rodziną Józefa Mordala, z panią Marią Rajczak, siostrzenicą zamordowanego. Była niezwykle zaskoczona i wzruszona wiadomością, że w Ornecie rośnie dom pamięci jej wujka Józefa, że pielęgnujemy pamięć o nim. Napisała do nas wzruszający list i podała informacje o rodzinie. Po wojnie ojciec szukał syna poprzez Czerwony Krzyż. Bezskutecznie. O losach policjanta rodzina dowiedziała się w latach 90. z list katyńskich. Tak rozpoczęła się nasza znajomość z rodziną państwa Mordalów. Historią rodziny zajmuje się bratanek zamordowanego, pan Grzegorz Mordal. Wymienialiśmy listy, były rozmowy telefoniczne, informowaliśmy o uroczystościach. Otrzymaliśmy wiele informacji z życia Józefa i jego rodziny. A dziś przyjechał do nas długo oczekiwany gość, pan Grzegorz Mordal. Dom rośnie przed naszą szkołą, a my co roku wspominamy podczas apeli postać tego pana. Pani dyrektor dowodzi. Także ja zapraszam wszystkich tutaj na sali i usiądziemy spokojnie. Dzień dobry. Bardzo się cieszę, że mogłem tutaj dotrzeć. Próbowałem kilka razy, ale zawsze były jakieś problemy. Teraz ta moja droga też dość karkołomna, prawda? Bo wczoraj wracałem z Berlina, prawda? Przez Warszawę do was, ale się udało. I najważniejsze, że do 14, prawda? Powiem tak, że jestem bardzo zaskoczony takim przyjęciem, tak liczną obecnością uczniów i grona pedagogicznego. Nie przypuszczałem, nie jestem przygotowany, stąd tylko dwie róże dla pań, z którymi miałem kontakt, prawda, ale niech one będą jakimś takim symbolem dla reszty państwa w przygotowywaniu tego, co robicie co roku, prawda, jeśli chodzi o pamięć po moim wujku, bo to jest brat mojego ojca, który Józef Mordal, zamordowany w Katyniu. W jakich okolicznościach dowiedział się pan o losach wujka? No, miałem mniej więcej tyle lat, co wy, prawda, gdy mój ojciec opowiadał mi, że po wojnie próbowano go poszukać, sprawdzić, co się mogło z nim stać. Z ojca bratem, a jednocześnie synem mojego dziadka i mojej babci. Rodzice Józefa Mordala mieszkali z moimi rodzicami, prawda, a ja nie poznałem mojego dziadka, bo zmarł 1 listopada, a ja się urodziłem 2 stycznia, także... Czyli w 1952 zmarł, tak, pana dziadek? Mój dziadek zmarł w 1953, a ja się urodziłem w 1954. Mhm. Ale to taka normalna kolejność. Ktoś musi odejść po to, żeby ktoś mógł przyjść, prawda? I to tak prawie, że dosłownie w tym przypadku to wyszło. Szukano właśnie pisząc do Czerwonego Krzyża, ale bez efektu żadnego. Pamiętam, że razem z moim ojcem słuchaliśmy
często wolnej Europy. Zakazane radio, przepraszam. Tak. Zakazane przez poprzednie system, prawda. Słuchaliśmy tej wolnej Europy, tam były takie cykliczne audycje, które opisywały obozy, w których ulokowani zostali więźniowie, zostali zesłani do łagrów na terenie Rosji, czy Związku Sowieckiego. Wujek Józef po prostu podzielił los wielu Polaków. Służby niemieckie przez NSDAP, która pokazywała i opisywała łącznie ze zdjęciami mord przeprowadzony przez władze rosyjskie, prawda, na polskich oficerach i żołnierzach i inteligencji w ogóle. I policjanta. Tak, tak. I to było rzeczywiście wstrząsające, bo wtedy po raz pierwszy można było zobaczyć to, o czym wy wiecie, bo to wszystko w tej chwili można zobaczyć w internecie. Charakterystyczne pchnięcia bagnetem, prawda, czy strzały, w jakiś sposób ginęli ci żołnierze, no właściwie wszyscy zamordowani, prawda, bo to był przemysł zbrodni, prawda, na Polakach, bo chodziło głównie o to, żeby tych ludzi, którzy mogą mieć wpływ na późniejsze losy, żeby zniszczyć polską inteligencję. Kiedy się dowiedziałem? Znalazłem na stronie internetowej IPN-u, prawda, wtedy, kiedy już była stworzona jakaś baza, kiedy można było dotrzeć do tych dokumentów, do list, i udało mi się znaleźć tam właśnie, że i potwierdzić. Przekazać również rodzinie, że no, jednak został zamordowany Józef Mordal w Twerze. I dokładnie było powiedziane, kiedy i kto. Było również podane imię i nazwisko ojca, też Józef zresztą. Czy jest może jakieś określone miejsce, w którym jest pochowany pana wujek? Jest takie miejsce. Jest. Posłuchajcie, bo to jest tak zwana zbrodnia katyńska. Ale zbrodnia katyńska to nie tylko ci, którzy zostali zamordowani w Katyniu. A tu jak tutaj Józef Mordal był policjantem i był szereg, bo był młodziutki, był szereg, miał 28 lat. Był szeregowym policjantem, a w Katyniu mordowano głównie oficerów, prawda? Ale policjantów mordowano po prostu wszystkich. Wszystkich policjantów mordowano. On najpierw był na posterunku w Tarnopolu, dobrze mówię? Tak. I kiedy 17 bo wojna rozpoczęła się 1 września, napadli na Polskę Niemcy, a 17 września zgodnie z układem Ribbentrop-Mołotow napadła Rosja, czyli Związek Radziecki, sowiecki inaczej. I te tereny, to była Ukraina, te tereny zostały przez nich zajęte i on, będąc na posterunku, musiał dostać się w ich ręce. Wszystkich policjantów zgromadzono w obozie na północy w Ostaszkowie, a później transportowano ich do Tweru albo inaczej Kalininu. To są dwie miejscowości, ale to jest ta sama miejscowość. Tam ich NKWD, w piwnicach NKWD ich zamordowano. W nocy przetransportowano ich na samochody i tymi samochodami wieziono te zwłoki potajemnie do takiego lasu Miednoje. Tam były dacze tych właśnie dygnitarzy komunistycznych. I tam właśnie w tym miejscu kopano koparkami doły i te ciała zrzucano. I świętej pamięci Józef Mordal musiał mieć przy sobie jakieś dokumenty, bo jego jakiś identyfikator, bo jego nazwisko zostało tam właśnie na tej liście zamordowanych w
Twerzy, a pochowanych w Miednoje, a jeszcze wcześniej więzionych w Ostaszkowie, to nawet takie skomplikowane, bo aż trzy miejsca, prawda? A czwarte to, że zbrodnia katyńska. Właśnie w ten sposób został zidentyfikowany i tam był. No jeszcze może przypomnę, co my o nim wiemy, że Józef Mordal urodził się w 1912 roku, 23 października. Józef Mordal urodził się w miejscowości Olsztyn. 1912 roku o godzinie 1 po południu pojawił się osobiście Józef Mordal, pracownik zamieszkujący w Okalewie, 39 lat od urodzenia, w obecności Walerego Dominik, 62 lata i Franciszka Dwornik, 40 lat. Obaj rolnicy z Okalewa. Okazał nam niemowlę płci męskiej, informując, iż urodził się on w Olsztyn. Teraz moja informacja dopisana, że prawdopodobnie poprawna i prawdziwa nazwa to Olsztyn. Tam jest H po drodze, D i T, to taka pisownia niemiecka. Obecnie dzielnica Hamburga w Prusach dnia 23 października tego roku, w podpołowę ranka jego prawnej żony Józefy, urodzonej Łuczak, w nawiasie Józefy z Łuczaków. 28 lat od urodzenia. Noworodkowi temu na chrzcie świętym dokonanym w parafii Arensburg. Arensburg w nawiasie prawdopodobnie, też moja informacja, prawdopodobnie poprawna i prawdziwa nazwa to Arensburg, bo tak samo słychać, tak samo się mówi. Natomiast tam jest jeszcze również nieme H, prawda, tak jak to zwykle w niemieckim języku bywa. W kraju związkowym Schleswig-Holstein w powiecie Stormann, odległa od Olsztyn o 9,1 km w Prusach, dano imię Józef. Osobami, które przyjęły go, dla zrozumienia tego stwierdzenia, przyjęły go, czyli przyjęły go na ręce w obrzędzie chrztu po kąpieli chrzestnej. Rodzice chrzestni byli Antoni Mordal i Antonina Kośnica. Wszystkim obecnym obwieścił, a tym, którzy nie potrafili, znaczy jest napisane, niegramotnym przeczytał, bo to tak było, tak wiernie brzmi, więc zostało to przez tłumacza tak przetłumaczone. Fragment tego apelu, który odbył się na cześć, czy z okazji zbrodni katyńskiej, a na cześć poległego Józefa, i tutaj pan Wiktor ze wspaniałą grupką. No, to tak. Ciebie, a ty ostatni raz, że już kochanie, na mnie czas.
każdym razie rozmawiałem z Michałem i planowaliśmy przyjechać w kwietniu razem, ale no nie wyszło. Może następnym razem, w przyszłym roku. Zapraszamy. Zawsze dziękuję. Będziecie Państwo mile widziani i na pewno będzie nam przyjemnie Państwa gościć. Dziękuję. Postaram się namówić Michała, żeby tak sobie to zorganizować. No ale... Ale było duże. Dobrze, jasne. Urodziłem się w Zdyńskiej Woli. Tam skończyłem szkołę podstawową. Rozpocząłem szkołę średnią, którą skończyłem w Gliwicach. Jeśli chodzi o moją edukację i pracę zawodową, to skończyłem Wydział Energetyczny Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Pracowałem w energetyce. Później postanowiłem zobaczyć, bo to jak Śląsk, to kopalnie, prawda? Trochę niebezpieczny ten zawód. Chciałem zobaczyć, jak to tam jest na tym dole. Miałem kolegów, którzy tam pracowali. No i przeniosłem się do kopalni. Zacząłem pracować w kopalni. No i tam w kopalni doszedłem do poziomu osoby kierownictwa kopalni. Stamtąd już odszedłem na emeryturę. Górnicy trochę wcześniej przechodzą na emeryturę. A ja jeszcze wam przypomnę, że pan się, Józef Mordal, pochodził ze Zduńskiej Woli. Pan się również z tego, co wynika, w Zduńskiej Woli urodził. A ze Zduńskiej Woli, Zduńska Wola jest najbardziej znana ze świętego Maksymiliana Marii Kolbego. To tego, nie wiem, czy kojarzycie, ale już dopowiem, że tego kapłana, franciszkanina, który oddał życie, sam poszedł na śmierć za współbrata i został zamordowany właśnie w Oświęcimiu. To jest ta Zduńska Wola, najbardziej chyba znany patron. Tak, tak.